Shalom Aleichem. Jesteście tam? Wiem, że tam jesteście. Mam dla was, myślę, ciekawy temat. Coś, co jest aż stereotypowym elementem wizerunku Żyda. Element ten pojawia się w sztuce żydowskiej, jak i w sztuce związanej z judaizmem. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych wzorów kojarzonych z judaizmem. Białe płótno i czarne pasy. Opowiem wam o tałesie, bo tak się ten przedmiot nazywa w języku polskim. Poznacie przy okazji także inne nazwy tego przedmiotu i trochę tradycji związanych z tałesem. Cierpliwi dowiedzą się, co tałes ma wspólnego z harmonią w życiu małżeńskim. Na pewno widzieliście nieraz motyw białego materiału i czarnych pasów i możecie to zobaczyć tu. Z waszych pytań wynika, że jest to dla was zagadka. Co to takiego jest i jakie ma znaczenie? W tym odcinku poznacie tajemnicę tałesu, czarnych pasów, niebieskich nitek i sypialnianych zabaw małżeńskich przy użyciu prześcieradła z dziurą. Lecimy! Nie ma bardziej łączonego wzoru z judaizmem i Żydami niż czarne pasy na białym tle. Motyw ten pojawia się w literaturze, sztuce, teatrze, kinie. Jeśli ktoś chce pokazać Żyda religijnego, to oprócz pejsów musi mu spod koszuli wystawać kawałek materiału z czarnymi pasami. Niestety, ten wystający kawałek materiału z czarnymi pasami jest tak samo nieszczęsnym błędem, jak stawianie siedmioramiennej menoiry w domu. Żeby na przykład w filmie podkreślić to, że ten dom jest żydowski. Jedno i drugie nie ma tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością, bo nie można Żydom posiadać siedmioramiennej menoiry, bo zabrania tego prawo żydowskie. Więc w religijnym żydowskim domu takie menoiry nie spotkacie. Natomiast wystający kawałek białego materiału z czarnymi paskami zawsze wygląda jak fartuch i brakuje mu absolutnie najważniejszego elementu, który jest w ogóle powodem, dlaczego nosimy te czarne pasy. A mianowicie brakuje tam frędzli na rogach, które nazywają się cicis. I to właśnie tak naprawdę te frędzle są głównym bohaterem tego odcinka. A biały materiał i czarne pasy to tylko tło dla tych frędzli. Krok po kroku zacznijmy od nazewnictwa. Po polsku nazywa się to tałes, ale pozwólcie, że ja będę używał nazwy żydowskiej w wymowie aszkenazyjskiej i będę mówił talis. Jest mi tak po prostu wygodnie, bo tak mówię na co dzień. Jak zawsze, wszystko w judaizmie zaczyna się w Tojra. Nie jest dla was to żadną niespodzianką, że żydowskie życie, żydowski świat jest sterowany niezliczoną ilością praw, jakie dał nam Bóg w Tojra. Tojra to instrukcja życia, to instrukcja, jaką dał nam Hashem. Dał Żydom tą instrukcję. Wiele razy dostałem od was pytanie, po co to wszystko? Przecież to utrudnianie sobie życia. Przecież to nie ma sensu. Po co Żydzi żyją według tych zasad, nakazów i zakazów? Czy nie łatwiej byłoby zjeść już tą kanapkę z szynką i serem i normalnie żyć? W tych wszystkich zasadach i nakazach i prawach właśnie o tą normalność chodzi. Żydzi nie mają wyjścia. Na tym polega bycie narodem wybranym. Zostaliśmy wybrani, a tak naprawdę to my wybraliśmy, więc zostaliśmy wybrani do przestrzegania tych wszystkich zasad. I to jest właśnie dla nas to normalne życie. Podkreślam, jest to dla nas, dla Żydów normalne życie. Dla Żydów, nie dla innych narodów. Inne narody mogą żyć w taki sposób, jaki tylko chcą i nie ma w tym żadnego problemu. Nie ma w tym nic złego. Inne narody nie obowiązuje Tojra. To jest prawo tylko i wyłącznie dla Żydów. Wszyscy inni mogą żyć według swoich ustalonych zasad oraz ogólnych zasad i praw moralności, no i oraz stosunku do drugiego człowieka. My doskonale wiemy, że nasze zasady są dziwne dla ludzi z zewnątrz, dla ludzi, którzy nie są Żydami. Wiele z tych zasad przestrzegamy tylko i wyłącznie dlatego, no bo prosi o to Bóg w Tojra. Jedną z takich zasad, które dał nam Bóg, jest ogromne prawo koszerności i jest to bardzo, bardzo kojarzone z Żydami i judaizmem, o czym oczywiście wiecie.
Nie wiemy, dlaczego nie wolno nam jeść wieprzowiny. Dlaczego nie wolno nam jeść pizzy z pepperoni? Nie mamy pojęcia. Nie wiemy, dlaczego mamy jeść koszernie. Nie wiemy, dlaczego Hashem nas o to prosi. Ja wiem, że zaraz znajdzie się całe grono ludzi, którzy to swoje teorie w komentarzach wygłoszą, że koszerność to wynik gorącego klimatu, w jakim żyliśmy, że to zdrowe żywienie, że wieprzowina jest niezdrowa. Ja doskonale już znam te wszystkie teorie, ale powiem wam coś. Powiem wam coś interesującego. Te wszystkie teorie i próby wyjaśnienia nam Żydom, dlaczego Tojra chce, żebyśmy przestrzegali prawa koszerności, pochodzą zawsze z nieżydowskiego świata. Nigdy jeszcze od Żyda nie usłyszałem o takich teoriach. Za to ludzie, którzy nie są Żydami, zawsze starają mi się wytłumaczyć, dlaczego ja jem koszernie. Prawda jest taka, że nie wiemy, dlaczego jemy koszernie. Nie wiemy, dlaczego prochy czerwonej jałówki na przykład oczyszczają z nieczystości duchowej. Nie wiemy, dlaczego nie możemy nosić na sobie mieszanki wełny z lnem. My naprawdę wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie racjonalnie wyjaśnić. Nie jesteśmy w stanie w racjonalny sposób wyjaśnić i je po prostu robimy. A robimy je tylko dlatego, bo o to prosi Hashem. To jest dla nas normalność. I rozumiem, że świat nieżydowski zawsze będzie szukał racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego tego, co otacza ten świat. My nie szukamy takiego wyjaśnienia. Nie potrzebujemy. Dla nas odpowiedzią jest Bóg. Jest świetny pszat, czyli wyjaśnienie tego. W Tojra czytamy, że synowie Jakojwa, kiedy przyszli do Egiptu po jedzenie w czasie głodu, stanęli przed swoim, delikatnie mówiąc, zaginionym bratem, Józefem, którego tak naprawdę przecież sami się pozbyli kilka dekad wcześniej i który został najbliższym współpracownikiem Faraona. Stanęli przed nim, prosząc o zboże. Nie poznali swojego brata. On jednak poznał ich bez żadnego problemu i zaczął zadawać im dziwne pytania. A czy to mają młodszego brata może? A to czy ich ojciec jeszcze żyje? Zaczął pytać ich o dziwne szczegóły z ich życia rodzinnego. Po audiencji bracia byli bardzo zdziwieni, skąd ten namiestnik Faraona tyle wie o ich rodzinie? Skąd zna szczegóły ich życia? Dlaczego zażądał od nich dziwnych rzeczy, dziwnych zachowań? Nie mieli pojęcia, o co chodzi. Kiedy stanęli przed najwyższym namiestnikiem Faraona po raz drugi, ten powiedział im: Ani Józef, jestem Józef, jestem waszym bratem. I wtedy bracia padli na kolana i zrozumieli, skąd on wiedział tyle o ich życiu, dlaczego wymagał od nich takiego czy takiego zachowania. Podobnie będzie kiedyś z nami, Żydami. Staniemy przed Bogiem i usłyszymy odpowiedź na te wszystkie pytania, jakie mamy. Po co to wszystko? Jaki to ma sens? Wtedy usłyszymy: Ani Hashem, jestem Hashem. I wszystko będzie jasne. Do tego jednak momentu szukanie racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego nie jemy schabowych, kolokwialnie mówiąc, nie ma najmniejszego sensu, bo nie ma to racjonalnego wyjaśnienia, bez względu na to, jak bardzo świat nieżydowski będzie starał się nam to wyjaśnić w swoich teoriach i dociekaniach. Dlaczego to wszystko przestrzegamy? Odpowiedź jest dość prosta. Jeśli coś odbywa się według zasad, nabiera to rangi, nabiera to znaczenia. Korzystając z analogii do sportu, mecz na boisku pod blokiem nie ma wielkiego znaczenia, kiedy odbywa się bez zasad. W zasadzie jest to po prostu bieganina za piłką. Za to jeśli postawimy tych samych zawodników na boisku piłkarskim, włączymy do gry linię, włączymy bramki, sędziego, to nabiera to już znaczenia. Ma pewną rangę i nie zgodzę się, że wprowadzanie zasad może zabić zabawę, jakiej doświadczają dzieciaki grając pod blokiem w piłkę. Każdy z tych dzieciaków pod blokiem zawsze marzy grając w piłkę, żeby być kimś i grać w meczu, który ma znaczenie. Każdy z nich chce być Bońkiem, Smolarkiem, Lewandowskim, Szczęsnym, Krychowiakiem. Nie, żartuję. Krychowiakiem nikt nie chce być. Nie, nie. No, żartuję. Krychowiakiem też chcą być młodzi chłopcy. Każdy chyba marzył w życiu, żeby być kimś. A kimś można zostać tylko, jeśli bierze się udział w wydarzeniach, które mają znaczenie.
to przestrzeganie zasad nadaje znaczenia naszemu życiu, nadaje rangi naszemu życiu. Życie według Tojra ma dla nas ogromne znaczenie. Tojra Lives Matter, korzystając z popularnego sloganu, jaki od kilku lat zalewa Amerykę. Podobnie jest z tym z pozoru nic nieznaczącym kawałkiem materiału z frędzlami na rogach. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, dlaczego Hashem prosi nas, żeby przyczepić frędzle do ubrania, które ma cztery rogi. Ale robimy to. Hashem jednak dał nam małą podpowiedź w temacie noszenia frędzli, czyli cicis, bo tak nazywają się te frędzle. W Księdze Liczb, w rozdziale 15, werset od 37 do 41, daje nam podpowiedź, dlaczego mamy nosić te frędzle. Ale resztę detali dowiemy się kiedyś. Na razie nie jesteśmy na to gotowi. Fragment ten mówi w moim tłumaczeniu. Powiedział Hashem dla Mojżesza. Żartuję, przecież Hashem nie jest z Podlasia. I powiedział do Mojżesza. Powiedział synom Izraela, żeby robili i przyczepiali frędzle na rogach swoich szat przez wszystkie pokolenia. Niech nałożą na sznurek cicis, te hejle z koloru nieba. Niech frędzle cicis będą dla nich przypomnieniem, kiedy spojrzą na nie, o wszystkich zasadach, jakie dał nam Bóg i o tym, żeby te zasady przestrzegać i żeby pamiętali, żeby nie podążać za sercem ani za oczami, bo dzięki temu zbłądzą. Powinni wypełniać i pamiętać o wszystkich zasadach, jakie dał Bóg, żeby być uświęconymi dla Boga. Ja jestem Hashem, Bóg, który wyprowadził was z Egiptu, żeby być waszym Bogiem. Ja jestem Hashem, wasz Bóg. Jak widzicie, fragment jest dość oczywisty i klarowny. Mamy przyczepić frędzle do ubrania, które ma cztery rogi. Jedna nitka frędzla musi mieć kolor nieba. Frędzle mają nam przypominać o tym, żeby przestrzegać zasad, jakie dał nam Hashem w Tojra. I mają nam przypominać, żeby nie podążać za sercem i oczami, bo dzięki temu tylko będziemy błądzić. To jest kwintesencja judaizmu. Nie mamy prawa iść za głosem serca, jeśli chodzi o religię, ani za tym, co widzą nasze oczy. Mamy wykonywać to, o co prosi nas Hashem. To właśnie dlatego w judaizmie liczy się działanie, a nie to, co ktoś ma w sercu. Judaizm przestrzega mocno, żeby uważać i nie traktować poważnie tych wszystkich odczuć w sercu względem innych religii. Ale także mamy obowiązek uważać na, trochę kolokwialnie mówiąc, wizualną atrakcyjność religii żydowskiej i każdej innej religii. Mamy bezwarunkowy obowiązek robić to, co chce Hashem. Mamy żyć według zasad. Mamy robić to, co jest napisane w Tojra, bo tego od nas chce Bóg. Nie szukać wyjaśnienia, które podpowie nam serce czy oczy. Nie szukać racjonalności w tych zasadach, które podpowiada nam właśnie serce czy oczy. Mamy zaufać Bogu i żyć według zasad, jakie nam dał. Dlaczego tak? I właśnie o tym mówię. Takie pytanie nie istnieje w judaizmie. Dlaczego mamy żyć według tych zasad? Mamy tak żyć i koniec. Judaizm to religia działania. W judaizmie nie ma dużo miejsca na duchowe uniesienia i duchowe ekscytacje, bo to najczęściej pochodzi z nieodpowiedniego źródła, o czym właśnie przestrzega nas Bóg. Nie idź za sercem i nie idź za oczami, bo dzięki temu będziesz błądzić. Nie zrozumcie mnie źle. W judaizmie jest miejsce na duchowość, ale to miejsce jest zarezerwowane dla tych, którzy zasłużą, żeby te duchowe doznania dostać od Boga. Czy się to komuś podoba, czy nie, to ani ja, ani żaden z was, moich żydowskich widzów, na to miejsce, żeby doznać tych duchowych uniesień, jeszcze nie zasługuje. Podkreślam jeszcze, bo bez ras Hashem, każdy z nas, pracując nad sobą, robiąc to, co wymaga od nas Hashem, kiedyś zasłuży na to miejsce i wtedy będziemy w stanie odebrać w prawidłowy sposób doznania duchowe związane z wiarą w jednego Boga. Tutaj muszę wspomnieć, że bardzo często słyszę od ludzi, którzy nie są Żydami, że w sercu czują, że są Żydami. Pamiętajcie,
Hashem przestrzega, żeby nie iść za tym, co mówi serce. Jeśli chcesz być Żydem, to robisz ortodoksyjną konwersję i stajesz się stuprocentowym Żydem, a nie czujesz się w sercu Żydem. Ależ to był długi wstęp. Ja wiem, że większość spodziewała się ciekawostek i pokazywania talisu. Wszystko krok po kroku. W całym temacie najważniejsze są frędzle cicis, bo to jedyny powód, dla jakiego w ogóle nosimy talis. A żeby być dokładniejszym, mamy dwa różne rodzaje talisów. Talis koton i talis gudol, czyli talis mały i talis duży. Zacznijmy od małego talisu. Jest to biały kawałek materiału z dziurą na środku, który zakładamy na siebie. Prostokąt ma cztery rogi, tak? Ma. Więc na tych rogach, żeby móc to na siebie założyć, muszą być frędzle, cicis. I dodam tylko, że po polsku mówi się cyces albo cycys, o ile dobrze pamiętam, ale mi, jak to facetowi, ta nazwa kojarzy się tylko z jednym, dlatego ja używam nazwy bliższej jednak mojej wymowie aszkenazyjskiej i dlatego mówię cicis. Mówię o tym, ponieważ ten talis koton, mały talis, potocznie nazywa się po prostu cicis. I nie będę was już zanudzał znaczeniem tego słowa, bo jest ono głębokie religijnie i pewnie bym was zanudził i byście uciekli z mojego mini wykładu. A bardzo ważne jest, żebyście na YouTube oglądali film od początku do końca, żeby algorytm polubił publikowany materiał i polecał go innym. A tak przy okazji, to wciśnijcie subskrypcję. Ten talis, mały talis, ma kilka nazw, ale nazwa potoczna to po prostu cicis. I tak to rozdzielamy w świecie żydowskim. Talis godol, czyli ten duży talis do modlitwy, i tu zdradzę wam już nazwę, potocznie nazywa się talis. A ten mały, noszony na co dzień, to po prostu cicis, talis koton, mały talis. Cicis nosimy na co dzień, bez przerwy, i jest to jeden z elementów, po jakim rozpoznacie zawsze religijnego Żyda. Powiem więcej, cicis jest ważniejszym elementem ubioru niż sama jarmułka, bo jarmułka nie jest wypełnieniem mycwy, nie jest wypełnieniem nakazu stojra. Jarmułka jest tradycją, bardzo silną tradycją, którą przyjęli wszyscy Żydzi i dzięki temu ma ta tradycja pewną moc prawną, ale jednak nie jest to nakaz stojra, a frędzle, czyli cicis, są jak najbardziej nakazem stojra. Tu ważna informacja, nie mamy obowiązku nosić cicis. Tojra nie mówi, że mamy nosić ten element ubrania. Tojra mówi, że mamy obowiązek przyczepić frędzle cicis do ubrania, które nosimy i jeśli to ubranie oczywiście ma cztery rogi. Nie mamy obowiązku nosić cicis. Nie mamy obowiązku na co dzień nosić cicis, tak powinienem powiedzieć. Jednak mimo to przyjęliśmy tradycję noszenia tego elementu bez przerwy, żeby wypełnić to, o co prosi nas Bóg, żeby pamiętać o zasadach i prawie, jakie nam dał. Cicis, jak już wiecie, mają nam przypominać o tych wszystkich zasadach, według których Bóg chce, żebyśmy żyli. Dodatkowo, dzięki cicis jesteśmy otoczeni mycwą, jesteśmy otoczeni wypełnianiem boskiego nakazu. Wypełniamy wolę Hashem bez przerwy, a Tojra mówi, że ten, kto wypełnia właśnie wolę Boga, ten jest chroniony przez samego Boga. Właśnie w trakcie wykonywania przykazań jesteśmy chronieni przez samego Hashem. Nosimy cicis i jest to nasza ochrona. Jest to niczym zbroja, która ma nas chronić. W tradycji żydowskiej istnieje niezliczona ilość opowieści, jak to cicis uratowały komuś życie. Cicis można nosić na ubraniu, tak jak ja noszę, i pod ubraniem też można nosić cicis. Można nosić sznurki, które są tu, można nosić je wyciągnięte na zewnątrz lub zupełnie schowane. Nie ma różnicy. Decyduje o tym, jak nosimy cicis, tradycja, tylko i wyłącznie. Przeważającą tradycją hasycką jest noszenie małego talisu, czyli cicis, na zewnątrz ubrania właściwego.
jest tylko jedna dynastia hasycka, która nosi pod koszulą swoje cicis, no ale ta dynastia robi wszystko na opak, bo to nie jest polska gałąź hasydyzmu, tylko litewska. I oni mało wyglądają jak tacy stereotypowi hasydzi. Bardziej żyją i wyglądają jak Litwacy. Jak nazywa się ta dynastia? Nie powiem wam, bo po co wam to wiedzieć? Chabad! Poczekajcie, muszę się napić. Dla jasności, ta dynastia nie robi nic złego. Oni pogodzili dwie tradycje tak naprawdę, które mówią, że talis nosi się na ubraniu albo to pod ubraniem. Tradycyjnie cicis, które ja noszę na co dzień, zrobione jest ze 100% wełny, która jak się ją zmoczy, to śmierdzi i czasem żółknie. Pewnie takie to uroki noszenia naturalnych tkanin. Taka jest jednak tradycja i tak nosimy. Cicis nosimy bez przerwy, bez względu na to, co robimy. Zupełnie nie trzeba nosić cicis po zachodzie słońca, ponieważ nakaz mówi, że musimy widzieć frędzle i wtedy pamiętać o zasadach. W języku Toira widzieć znaczy w ciągu dnia, bo w nocy nic nie widzimy. Oczywiście, nikt nie zdejmuje cicis zaraz po zachodzie słońca i chodzi się w tym aż do czasu, jak udajemy się spać. I tutaj już bardzo indywidualne tradycje regulują, czy ktoś śpi w cicis, czy nie. Hasydzi zazwyczaj śpią w swoich nocnych cicis, każdy ma swój nocny zestaw cicis, który nie ma czarnych pasków najczęściej, ale to też nie jest regułą. Jeśli ktoś śpi w cicis, to może spać w każdym, jakie ma. Do tych czarnych pasów wrócimy jeszcze, bo jest wiele elementów wspólnych oczywiście dla talisu dużego i małego i omówię je przy okazji dużego talisu. Zanim jednak przejdziemy do dużego talisu, czyli do tego modlitewnego talisu, skupmy się na frędzlach. Frędzle mamy cztery. Przyczepione są one do talisu w różny sposób, w zależności od tradycji. Oryginalnie miał tu być hasycki dowcip o tym, co lubią hasydzi, ale jednak chyba za mocno by było i żona radziła, żebym się pohamował. Powiem tylko, że hasycki talis koton ma dwie dziurki i przez nie przełożone są cztery sznureczki, które to po złożeniu na pół dają 8 sznureczków. Jest to kolejny przykład z cyklu jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Pamiętacie? Było o tym w jednym z moich odcinków. Jeśli chodzi o tradycje, to są dyskusje i różne opinie, ale jeśli chodzi o prawo Toira, to nie ma żadnej dyskusji i jest tylko jedna opinia. W tym wypadku nie znajdziecie rabina, który wam powie, żeby nie przyczepiać frędzli do rogów albo przyczepiać je nie na rogi, bo to prawo Toira. Za to jak je przyczepić, w jaki sposób przyczepić, to już kwestia tradycji i różnych opinii. Hasydzi lubią dwie dziurki, Litwacy jedną. No tylko bez domysłów tutaj, tak? Bez domysłów, kto ma ciekawsze i barwniejsze życie. No chyba, że już pomyśleliście, to okej, ja się z wami zgadzam. Mówię wam, kiedyś mnie któryś z tych wewnętrznych żartów zgubi. Ale już taki jestem, staram się bez napinki przez życie iść i z humorem, bo wtedy wszystko wydaje się łatwiejsze do zrozumienia. Mam rację? Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Pewnie, że mam rację, bo my, polscy hasydzi, Polish Hasydym, zawsze mamy rację. Idziemy dalej. Te sznureczki same w sobie nie są bez znaczenia. Na sznureczkach muszą być także supełki i same sznureczki muszą okrążać się nawzajem. I tutaj także działa prawo i tradycja. Prawo mówi o jednym supełku, który przyczepia frędzle do talisu. Tradycja dodaje pozostałe węzełki i obwiązania. Najważniejszy jest pierwszy supełek. Reszta to tradycja i jest ich naprawdę dużo, choć w rzeczywistości najbardziej popularne wiązanie, które stosują Żydzi, jest to wiązanie Żydów aszkenazyjskich. I mówię tu o ogromnej przewadze tego wiązania nad innymi, bo pewnie 90% ludzi nosi właśnie takie wiązanie aszkenazyjskie.
10% pozostałe to wszystkie inne, jakie istnieją, a jest ich co najmniej kilkanaście. Niektóre z nich możecie teraz zobaczyć na zdjęciu. Tylko nie zwracajcie jeszcze uwagi na tą niebieską nitkę. Udajemy, że jej tam na razie nie ma, bo o tej nitce i o samym kolorze opowiem Wam za chwilę. Aszkenazyjskie wiązanie wygląda tak i kalkulując liczbę obwiązań wychodzi nam z tego liczba, która jest odnośnikiem do tentagramu, czyli świętego imienia Boga. Nie chcę wchodzić mocno w szczegóły, bo to już wiedza dość zaawansowana i skomplikowana i związana mocno z kabałą. Co powinniście zapamiętać, to, że wiązanie Friendly nosi w sobie imię Boga, którego nie wolno nam wypowiadać, o czym pewnie wiecie. A nawet jakby było wolno, to i tak nie wiemy, jak to prawidłowo wypowiedzieć, bo tak długo już nikt nie wypowiedział tego imienia, że nie wiemy, jak się je wypowiada. Wiemy za to bez żadnej wątpliwości, że na pewno nie jest to ani Jahwe, ani Jehowa. Bo wiecie, w innym wypadku bym tego nie powiedział. Same frędzle, nasze cicis, mają także swoje ukryte znaczenia. I uwaga, będę zdradzał żydowską tajemnicę teraz. Wybaczcie, nie mamy czasu na wnikanie w detale. Musicie sobie poczytać o gematrii, żeby zrozumieć, o co chodzi. Tak pokrótce mówiąc, to każda litera hebrajskiego alfabetu ma przypisaną cyfrę i dzięki temu możemy sumować te cyfry i szukać ukrytych znaczeń, połączeń w Tojra. Czasem odnośników i tak dalej. Ta gematria współgra ze sobą w różnych miejscach w Tojra. Gematria, tak to się nazywa i dla bardziej zainteresowanych podpowiem, poszukajcie, poczytajcie o tym. Może kiedyś zrobię o tym odcinek, bo może być to ciekawy temat. Na naszych cicis wygląda to tak. 5 supełków, 8 sznurków, suma 13. Pierwsze ogromne znaczenie, bo liczba 13 to bardzo symboliczna liczba w judaizmie i bardzo ważna. Teraz bierzemy słowo cicis, napisane oczywiście w języku hebrajskim. I pamiętajcie, czytamy od prawej do lewej. Pierwsza litera, cadyk, ma wartość 90. Jud ma wartość 10. I ostatnia litera, sav, no albo w wymowie sefardyjskiej niech będzie już taf, która ma wartość 400. Po dodaniu otrzymujemy wartość 600. Do tego dodajemy nasze 13 z węzełków i sznurków i mamy jedną z najpiękniejszych żydowskich liczb, 613. Pamiętacie? Cicis mają nam przypominać o mycwach, czyli o tych wszystkich zasadach, jakie dał nam Hashem w Tojra. Pamiętacie, ile jest tych zasad? Zasad, które często nazywane są przykazaniami, choć większość z Was już wie, że ja wolę określenie kierunkowskazy do Boga. Ile jest tych zasad? Ile jest tych kierunkowskazów? Mamy 613 mycwojs, czyli kierunkowskazów do Hashem, które dostaliśmy w Tojra. Ja wiem, że zaraz w komentarzach kilku cwaniaków się znajdzie i zacznie marudzić o tym, że to naciągane. Może i naciągane, ale dla nas ma znaczenie i wierzymy, że to jednak nie jest przypadek. Kontynuując temat sznureczków, jeśli przypomnicie sobie, na bazie jakiego fragmentu Tojra mamy prawo noszenia frędzli, to znajdziecie tam także informację, że na cicis należy nałożyć teheiles. I mówię Wam, to jest tak fascynujący temat, historycznie, religijnie i kulturalnie, że marzy mi się odcinek tylko o teheiles, ale kto to będzie oglądał? To temat głęboko religijny, dlatego w tym odcinku streszczę Wam, o co chodzi i mam nadzieję, że zainteresuje tą prawdziwą tajemnicą żydowską Was wszystkich, a raczej zagadką żydowską, której my sami do dzisiaj nie rozwiązaliśmy. Teheiles według Tojra to coś, co barwi cicis na kolor nieba. Pamiętacie te cicis, które pokazywałem na zdjęciu z niebieskimi sznureczkami?
Ten niebieski sznureczek to właśnie, potocznie mówiąc, Techeiles. Choć Techeiles to także nazwa barwnika, którym barwi się ten jeden sznureczek. I tu zaczyna się niewyjaśniona zagadka barwnika i kolorowego sznureczka, którego noszenie, zgodnie z tym, co mówi Tojra, jest jedną z mycw, jednym z nakazów judaizmu. Dzisiaj jednak tego specjalnego kolorowego sznureczka nie nosimy w naszych cicis. Dlaczego? To postaram się Wam wyjaśnić krok po kroku i przy okazji wyjaśnić, dlaczego jednak niektórzy noszą Techeiles. Tajemnica Techeiles jest fascynująca. Według tradycji barwnik ten robiony był z bliżej nieokreślonego zwierzęcia wodnego i to tak naprawdę wszystko z konkretnych informacji, jakie mamy na temat Techeiles. Rabini od prawie 2000 lat prowadzą dochodzenie, dociekają, współpracują dzisiaj nawet z historykami i znawcami kultury, a nawet z naukowcami, starając się rozwiązać zagadkę, czym był tak naprawdę Techeiles, który to my, Żydzi, mamy obowiązek nosić. Teorii na ten temat jest wiele. Konkretnych kilka. Bardzo solidnych dwie, może trzy. Ale największy problem to to, że w każdej, nawet w najbardziej prawdopodobnej teorii na temat tego, skąd ten barwnik braliśmy, jest coś, co bardzo nie pasuje do całej teorii. Wiemy, że barwnik był robiony ze zwierzęcia wodnego. Jak był robiony? Nie wiemy. Wiemy za to, że bez żadnej wątpliwości, że zwierzę, z którego robiono Techeiles, nazywało się Chilazon. Najpopularniejsza teoria na ten temat, czym jest Chilazon i jak wytwarza się z niego Techeiles, jest opisana w głębokim religijnym dziele pod tytułem Ptil Techeiles rabina Gershona Henocha Leinera, znanego bardziej jako Radziner Rebbe, który pochodził, oczywiście, że z Polski. Pochodził z miasta Radzyń, Podlaski. Według niego z tego właśnie zwierzęcia robiono niebieski barwnik, którym barwiono Techeiles, jeden sznureczek, który mamy w cicis. Od momentu publikacji w 1888 roku członkowie dynastii hasyckiej rabina z Radzynia Podlaskiego zaczęli nosić Techeiles zabarwiony na niebiesko sznurek wpleciony w cicis w naszym talisie. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak ogromna była to rewolucja. Nagle okazało się, że przywróciliśmy po ponad 2000 lat, kolokwialnie mówiąc, życie jednej z mycw. No nie tak prędko. Bo jak to tradycyjnie bywa, gdzie dwóch Żydów, tam trzy opinie. I większość świata żydowskiego odrzuciło tą teorię, wynajdując w niej dużo błędów i naciągnięć. Sympatycy rabina z Radzynia nigdy jednak się nie poddali i nie zwątpili i noszą niebieski Techeiles do dzisiaj w swoich cicis. Przez ostatnie 150 lat teoria rabina z Radzynia zyskiwała nowych zwolenników, nowych przeciwników też zyskiwała. I dzisiaj mamy kilka różnych grup, które noszą niebieski Techeiles. W mojej tradycji nie nosimy Techeiles. Mało tego, jest to zabronione, ponieważ prawo żydowskie mówi, że nie wolno robić mycw w nieodpowiedni sposób. Znaczy to, że nie robimy absolutnie nic na zasadzie, że lepiej tak niż w ogóle. Jest to zupełnie zabronione podejście do przestrzegania praw Tojra. Albo coś robimy na 100%, albo w ogóle tego nie robimy. I tak właśnie noszenie Techeilesu odbiera się dzisiaj w judaizmie. Dopóki nie będziemy 100% pewni, co to jest Techeiles, jak się go robi i co to jest to zwierzę o tajemniczej nazwie Chilazon, nie wolno nam nosić niebieskiego sznurka, nie wolno nam nakładać Techeiles. Wiecie, dlaczego niektórzy noszą jednak Techeiles? Tak naprawdę tylko zwolennicy rabina z Radzynia powinni nosić Techeiles, bo oni są w 100% przekonani, że ich Rebbe ma rację. Dla reszty Żydów jeszcze niedawno było to bardzo kontrowersyjne, kiedy ktoś spoza radzyńskich kręgów nosił Techeiles. Dzisiaj już tak nie jest i są ludzie, którzy noszą Techeiles, opierając swoją pewność na jednej z mocnych teorii, a jest ich, tak jak już mówiłem, dwie, może trzy.
Druga, najpopularniejsza teoria na temat tego, co to jest Teheiles i jak się go wytwarzało, mówi, że był wytwarzany z pewnego ślimaka o łacińskiej nazwie Murex trunculus. Przyznam, że ta teoria naprawdę brzmi zachęcająco i trochę do mnie przemawia, bo jest podparta naukowymi badaniami robionymi w naszych czasach, bo bazuje na odkryciach archeologicznych. Ma ręce i nogi i jest podparta bardzo dobrymi argumentami. Dlaczego na przykład ja nie zaakceptuję tej teorii i dlaczego nie zacznę nosić tego niebieskiego sznurka Teheilesu? To jest część całej zagadki, bo do tej pory do tajemniczego Teheiles przypisywałem niebieski kolor. I tak rzeczywiście jest. W zasadzie we wszystkich teoriach, wszystkie teorie mówią o jakimś odcieniu niebieskiego koloru. Skąd to się wzięło? Odpowiedź jest dość prosta. W naszym fragmencie mówiącym o Teheiles czytamy, że mamy nałożyć Teheiles i w tłumaczeniach prawie zawsze pojawia się słowo niebieski bądź purpurowy. Chociaż tak naprawdę w Teura nie jest napisane, jaki to jest kolor. Bazujemy ten kolor, ten fakt na innym fragmencie Teura i tym, co jest napisane w Talmudzie o znaczeniu całego Teheilesu. Dowiadujemy się, że niebieski to ulubiony kolor Żydów, ponieważ przypomina nam błękit Morza Śródziemnego, w którym odbija się wizerunek tronu Boga, który wyłożony jest szafirami. I dlatego właśnie jest założenie, dlatego wydedukowano, że Teheiles jest niebieski, jak niebo, bo cały talis ma nam przypominać o Bogu ogólnie mówiąc. Mamy też pewne źródła, które mówią, że być może cały talis był koloru nieba. A jak coś jest koloru nieba, to oczywiście, że jest niebieskie. I tu pojawia się problem. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z moim rabinem. Dlaczego nie nosimy Teheiles? Dlaczego niektórzy noszą, a my nie nosimy? Mój rabin wskazał mi coś, co wielu ludziom umyka i mi też umykało. Powiedział do mnie: Eliachu, jaki kolor ma Teheiles? Mówię do niego: kolor nieba. Ma nam przypominać niebo. Takie jest określenie tego koloru. Zapytał dalej: jaki kolor ma niebo? Bez zastanowienia od razu powiedziałem: no niebieski. Wtedy mój rabin powiedział: Eliochu, jesteś fotografem, ale nie masz pojęcia, jaki kolor ma niebo. Jak to możliwe? I wtedy zrozumiałem. Więc powiedzcie mi, jaki kolor ma według was niebo. Niebieski? No to sprawdźmy. No i jak ten niebieski kolor nieba trzyma się teorii o niebieskim kolorze Teheilesu? Prawda jest taka, że nie mamy pojęcia, jaki to był kolor i jedynie tradycyjnie zakładamy, dla uproszczenia, że jest to jakiś odcień niebieskiego. I to jest argument, który przemawia do mnie zdecydowanie na nie, jeśli chodzi o noszenie Teheilesu. Przyznam, że Teheiles robi się coraz bardziej popularny, szczególnie w środowiskach takich, nazwijmy to, bardziej wyluzowanych religijnie. Ale nie tylko. Co bystrzejsi i uważniejsi słuchacze mogą zadać teraz pytanie. Skoro w judaizmie nie wolno robić czegoś, jeśli nie robimy tego na 100%, nie wolno robić mycw na zasadzie lepiej tak niż w ogóle, w judaizmie robimy odwrotnie. Robimy lepiej w ogóle nie robić, niż robić coś nie na 100%. Więc dlaczego my Żydzi nosimy jednak cicis, mimo iż nie jesteśmy dzisiaj w stanie wpleść w te cicis te nasze frędzle Teheilesu, tej kolorowej nitki wymaganej przez Teura? Ciekawe pytanie i bardzo często zadawane. Dlaczego więc nosimy w ogóle cicis, skoro nie możemy włożyć do tych cicis kolorowej nitki? Kłóci się to trochę z tym, co mówiłem, więc albo coś wypełniamy na 100%, albo w ogóle tego nie robimy. Odpowiedź jest dość prosta i jednocześnie podsumowuje powód, dlaczego nie używa się Teheiles dzisiaj. Teura mówi o dwóch oddzielnych mycwach, dwóch oddzielnych przykazaniach. Pierwsza mycwa to przyczep cicis, przyczep frędzle do rogów ubrania,
A druga mycwa to nałóż techeiles na cicis. Mamy tu dwa przykazania. Pierwsze wykonujemy bez żadnego problemu. Przyczepiamy frędzle do rogów ubrania i to nosimy. Drugie, nałożenie techeiles, nie jesteśmy już w stanie na 100% wykonać, więc nie robimy tej mycwy, nie wypełniamy tego przykazania po prostu. A powiem więcej, nie możemy wypełniać, skoro nie jesteśmy zgodni co do tematu pochodzenia barwnika. Nie możemy tego wykonywać, jeśli nie jesteśmy na 100% pewni, że robimy to prawidłowo. Czym jest techeiles? Nie wiemy. Talmud w takim wypadku mówi: Tajku, przyjdzie Mesjasz i nam powie, o co w tym wszystkim chodzi. Wtedy zrozumiemy. Na razie nie ma to rozwiązania. Do momentu przyjścia Mesjasza techeiles nosić nie wolno. Naszym następnym bohaterem opowieści jest Talis Godol, czyli ten duży biały kawałek materiału z czarnymi paskami, który Żydzi mężczyźni noszą do modlitwy, często narzucając ten materiał na głowę. Spośród wszystkich elementów żydowskiego ubioru, elementów związanych z judaizmem, Talis Godol jest jednym z najbardziej charakterystycznych i każdy prawie kojarzy modlących się Żydów, którzy mają zakryte głowy dużym kawałkiem białego materiału z czarnymi pasami. Dla jasności dodam, że mały talis, ten, który nosimy na co dzień, też ma czarne paski. Więc może zacznijmy od tych tajemniczych czarnych pasów. Bo znaczenie ich, tych pasków, w obydwu przypadkach jest takie samo. Takich identycznych elementów jest kilka. Mają naprawdę takie samo znaczenie, bo talis mały i talis duży to tak naprawdę ten sam talis. Tylko nosimy je w dwóch różnych sytuacjach i z dwóch różnych powodów, można by powiedzieć. Obydwa talisy mają przyczepione cicis na rogach, bo pamiętajcie, te frędzle cicis są najważniejsze w całym temacie. Tylko po to te kawałki materiału z czarnymi pasami istnieją, żeby przyczepić do nich i nosić frędzle cicis, które są wypełnieniem mycwy, przykazania, jakie dał nam Hashem. Czarne pasy na talisie wcale nie muszą być czarne. Mogą być niebieskie albo w tradycji sefardyjskiej w ogóle nie ma pasów lub są jasno kremowe. Niebieskie pasy, jak możecie się domyśleć już, mają przypominać i reprezentować techeiles, czyli ten niebieski sznurek wpleciony w cicis, w nasze frędzle. Białe pasy czy kremowe pasy, które noszą na swoim talisie Żydzi sefardyjscy, w zasadzie są tylko ozdobą. Ale jestem pewien, że Sefardyjczycy, Żydzi sefardyjscy tutaj się mocno oburzą, bo oni zawsze się oburzają bardzo ostentacyjnie i zapewne wymienią Wam kilka różnych znaczeń tych pasów, może w komentarzach. Ja po prostu nie znam znaczenia pasów na talisie Żydów sefardyjskich i z tego co wiem, jest to tylko ozdoba. Najpopularniejsze są jednak czarne pasy na talisie. Są tak popularne, że dzisiaj nawet Żydzi sefardyjscy zaczynają nosić talisy aszkenazyjskie. Same pasy mają przypominać nam wschód słońca i zachód słońca. Dlatego często są te pasy grubsze i chudsze. Po drugie, pasy mają też bardzo praktyczne zastosowanie i znaczenie. Jeśli jest na tyle ciemno, że nie widać tych pasów, to znaczy, że po pierwsze, nie trzeba nosić już talisu, albo jeszcze talisu, jeśli to jest przed wschodem słońca, bo przykazanie o cicis obowiązuje tylko w ciągu dnia. Po drugie, znaczy to tyle, że jeszcze nie wolno się modlić tego dnia, bo słońce nie wschodzi. Nie wolno jeszcze odmawiać rano modlitwy Shma Izrual, którą mówimy co najmniej dwa razy dziennie. Czarny kolor natomiast ma głębokie też kabalistyczne znaczenie. Czarny kolor jest kolorem, który przebija wszystkie inne kolory. Na czarnym kolorze nie widać innych kolorów, w przeciwieństwie do koloru białego. Czarny kolor nie miesza się z innymi kolorami. Reprezentuje to absolutną jedność Boga. Bóg jest niepodzielny, nie ma różnych elementów, Bóg nie ma różnych postaci. Bóg jest jeden niepodzielny. Wszystko inne na tle Boga po prostu nie istnieje, nie ma znaczenia. Talis Godol, czyli duży talis, zakładamy do modlitwy porannej. Zakładanie talisu
to pewnego rodzaju rytuał. Mówi się specjalne błogosławieństwo. Przed założeniem talisu mówi się specjalne błogosławieństwo. Ja zakładam talis tak. Jak mogliście zobaczyć, przerzucam talis przez ramię, sprawdzam, czy frędzle nie mają problemów, czy są wszystkie, czy żaden się nie oberwał. Zakładam talis później na głowę, znajduję swoje cicis, jedną stronę przerzucam przez pas, drugą stronę zarzucam na ramię. W tym momencie mam chwilę rozmowy z Haszem. To jest bardzo intymny moment każdego ranka, kiedy zaczynam swój dzień, bo każdy dzień zaczyna się od modlitwy. Zarzucając frędzle na ramię i pas, wypełniam nakaz Tojra, żeby przyczepić frędzle do rogów i okryć się ubraniem, na którym przyczepione są frędzle. Owinięcie się w talis i frędzle, po to właśnie nosimy duży talis. Dlatego właśnie talis, ten do modlitwy, musi mieć odpowiednią wielkość. Talis musi zakrywać całe plecy. Każdy inny, mniejszy talis, nie zakrywający całych pleców, jest niczym robienie sobie żartów z judaizmu, a zakładanie talisu, podobnego do szalika przez niektórych, jest niczym innym jak naśladowaniem ubioru księdza i jest to złamanie prawa żydowskiego i nic innego jak kpina z judaizmu. Najczęściej kojarzy się Żydów z talisem narzuconym na głowę podczas modlitwy, kiedy są skupieni. Powodów na zakładanie talisu na głowę jest wiele. Niektóre głęboko religijne, kabalistyczne, inne prozaiczne, jak na przykład pozwala nam to odciąć się trochę od otoczenia i skupić się na modlitwie. Duży talis, podobnie jak mały, powinien być zrobiony z wełny. W Polsce przedwojennej cenione były najbardziej tak zwane tureckie talisy. Były one grube i ciężkie, z ciężkiej wełny. Produkowane były przez tureckich Żydów. Dzisiaj przyznam szczerze, że preferowane są lekkie talisy, oczywiście zrobione w 100% z wełny. Czasem też możecie zobaczyć, że na talisie jest przyczepiony element dekoracyjny. Większość hasydów nosi specyficzną ozdobę na części, którą zarzucają na głowę. Ta część talisu nazywa się atara, czyli po polsku korona po prostu. Poszczególne hasyckie dynastie mają swoją tradycję i wzory i elementy, jakie zdobią atarę. Najczęściej jest zrobiona ze srebra, nigdy ze złota. Pamiętajcie, że Żydzi i złoto nie idą w parze. Te wszystkie głupie gadki o żydowskim złocie to bzdury. My nie lubimy złota, bo wciąż się to nam kojarzy z największym wstydem w judaizmie, ze złotym cielcem. Dlatego złoto naprawdę nie jest popularne. Srebro tak, złoto nie. Aha, no i diamenty, a dzisiaj kryptowaluty. Mój talis nie ma specjalnej atary. Ma, nazwijmy to, standardową atarę. To mały dekoracyjny kawałek, żeby zaznaczyć, gdzie jest część, którą zakładamy na głowę. I tutaj ważna informacja, bo talis nie ma ani góry, ani dołu. Można go nosić w
każdą stronę, można go nosić w każdą stronę do góry. Nie ma to różnicy tak naprawdę, dlatego jedna z dynastii hasyckich ma charakterystyczny talis z charakterystycznymi paskami i na swoich talisach nie mają żadnej atary. Talis Godol zakładamy tylko do modlitwy porannej. Od tej zasady noszenia talisu tylko rano do modlitwy mamy dwa wyjątki w roku, kiedy to talis nosimy po południu w czasie Jom Kippur i święta Tisza B'Av. W Jom Kippur nosimy talis w zasadzie przez cały dzień, w Tisza B'Av tylko wieczorem, a w zasadzie po południu powinienem powiedzieć w czasie modlitwy Mincha. Kto nosi talis? W tradycji aszkenazyjskiej, więc wszyscy hasydzi, talis zakładają tylko i wyłącznie żonaci mężczyźni oraz osoba prowadząca modlitwę bez względu na to, czy ma żonę, czy nie. W tradycji sefardyjskiej za to talis noszą wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 13 rok życia. Talis to także nasze ostatnie ubranie tak naprawdę, bo po śmierci ciało zmarłej osoby zawija się właśnie w talis, z którego obcina się z jednego rogu frędzle i wkłada się te frędzle za biały pas materiału, którym przewiązane jest ciało ubrane w tachrichim, czyli specjalne ubranie, w którym chowa się ciało do grobu. Z talisem jest związane wiele tradycji, na przykład nikt inny oprócz właściciela nie powinien składać talisu. Talis składa się w bardzo określony sposób, a nie od tak, żeby tylko złożyć. Na koniec opowiem wam związaną z tym pewną historię. Pewien hasyd przyszedł do swojego rabina i mówi: Rebe, nie wytrzymam dłużej, nienawidzę mojej żony, nie znoszę jej. Chcę się rozwieść i koniec. Rebe powiedział: Eliochu, trzeba działać. Są dwa wyjścia. Pierwsze to jest pewien bazujący na kabale, specjalny sposób składania talisu po modlitwie, co ma zapewnić harmonię w domu. No, albo może pogadaj z żoną, kup jej kwiaty, pomóż w domu, pomóż jej z dziećmi, ugotuj obiad. Co myślisz? Eliachu bez chwili namysłu mówi: o Rebe, pokaż mi, jak ten talis składać według tej kabalistycznej instrukcji. Rebe pokręcił głową i powiedział: oj Eliochu, Eliochu, ty chcesz talis składać i kabały się uczyć, a twoja żona jedyne, co potrzebuje, to normalny mąż. Zostając przy tematach damsko-męskich, mit, który pojawia się bez przerwy, to tu, to tam. Seks przez prześcieradło z dziurą. Muszę przyznać, że dla mnie jest to trochę podróż sentymentalna, bez względu na to, jak to dla was brzmi, bo pierwszy odcinek na kanale Tajemniczy Świat Żydów był właśnie o prześcieradle z dziurą. Przyznam wam, nigdy nie obejrzałem tego odcinka, boję się. Mam tylko nadzieję, że moje produkcje z czasem poprawiły się jakościowo i merytorycznie od tych pierwszych produkcji. Dziura w prześcieradle. Mit stary jak sandały Mojżesza. Proszę was, nie słuchajcie takich bzdur. Jest to kompletna bzdura, kompletny mit. Żydzi nie mają seksu przez prześcieradło z dziurą. My naprawdę mamy wszystko dokładnie opisane w prawie żydowskim, co i jak można. I na przykład prawo żydowskie mówi jasno i wyraźnie, że w trakcie między mężem i żoną nie może być żadnej bariery, ani ubrania, ani tym bardziej prześcieradła z dziurą. No miejcie litość. Ten mit o seksie przez prześcieradło z dziurą to kompletna bzdura. Najgorsze jest to, że od czasu do czasu pojawia się ktoś, kto, żeby zabłysnąć w towarzystwie albo w komentarzach pod moim filmem, mówi, że na własne oczy widział takie prześcieradła z dziurą. A to ktoś, kto pracował w żydowskim domu, a to ktoś, kto ma znajomych Żydów i widział. Jeszcze raz, jest to kompletna bzdura. Co łączy tą bzdurę, ten mit z naszym dzisiejszym tematem? Talis koton, cycis. Prawdopodobnie ktoś kiedyś widział suszące się pranie w żydowskim domu, zobaczył duży kawałek prostokątnego materiału, który może wyglądać jak prześcieradło i przecież ma dziurę w środku. Ktoś dorobił do tego ideologię i tak powstał bzdurny mit o seksie przez prześcieradło z dziurą. Więc już przestańcie
I zapamiętajcie, że Żydzi nie mają seksu przez prześcieradło z dziurą. Ja nazywam się Eliochu i z ogromną przyjemnością oprowadzam Was po tajemniczym świecie Żydów. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał, bo ten kanał istnieje tylko dzięki Wam i ten kanał może być niezależny tylko dzięki Waszemu wsparciu. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas na poznawanie judaizmu. Teraz już wiesz, co to jest talis. Bez rasa się. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. L'chaim.